Poznajcie Kaszuby, jeden z najpiękniejszych zakątków Polski. Lasy, jeziora, do tego morze, kultura, tradycja, no i piękny język kaszubski, który peżinko, to znaczy trochę dziś poznamy. Już na początku naszej podróży po Kaszubach zwróciliśmy uwagę na tajemnicze tabliczki z nazwami miejscowości, po polsku i po kaszubsku, z takimi oto ptaszkami. I choć w sklepach, restauracjach czy na ulicy mówi się tu po polsku, to język kaszubski wciąż żyje. Uczy się go w szkołach, a od kilkunastu lat można zdawać go także na maturze. Ale o ile zrozumienie gwary podhalańskiej, poznańskiej czy śląskiej aż tak trudne nie jest, o tyle zrozumieć język kaszubski i prawdziwego Kaszuba to już sztuka wymagająca poświęceń. Na szczęście pomogą mi w tym prawdziwy Kaszub i moi profesorowie. Witaj też wszyscy na Kaszubach w placu zataconym, ale dla wszystkich ciekawym. Witam wszystkich w miejscu ukrytym i dla wszystkich bardzo ciekawym. Kiedy studiowaliśmy w latach 70. ubiegłego wieku dialektologię na studiach polonistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, dialekt kaszubski okazał się dla nas najtrudniejszy do opanowania teoretycznego, ponieważ praktycznie nigdy nie zgłębimy tego dialektu. Jest to dzisiaj już uznany przez językoznawców za język, ponieważ różnice między polszczyzną ogólną a tym tak zwanym dialektem kaszubskim są zbyt wielkie, żeby to był dialekt polski. Jest to, nazwijmy to, bardzo bliski językowi polskiemu, ma wspólne źródło, ale realizacja tego języka jest fonetycznie trochę odrębna aniżeli w języku polskim. Mamy kilka takich cech, które odróżniają język kaszubski od języka polskiego. Po pierwsze, są to cechy związane z dawną polszczyzną. Powiem wprost, dawne, a długie na Kaszubach jest realizowane odrębnie i ta prawda staropolska jest jako prouda. Miękkość spółgłosek jest bardzo ważną cechą języka polskiego i na Kaszubach akurat mamy takie zjawisko, które nazywa się kaszubieniem. To znaczy bardzo wiele spółgłosek miękkich si, zi, ci i dzi, które są w języku polskim realizowane mięciutko, tam są realizowane już twardo jako sy, z, cy i dzy. I na przykład robić byłoby jako rłebic. Kiedy Kaszub powie kuźnij mnie wrzec, to znaczy, że mu podpadliśmy i mamy go pocałować w cztery litery. Chujka to sosna, smutan listopad, a zachlastnica oznacza kołdrę. Forsz gbir to przystojny rolnik, pupa to lalka, a białka nasza białogłowa, czyli kobieta i żona. Mamy także wtórne zwiększenie spółgłosek tego, czego nie ma w języku polskim i na przykład w czasie studiów profesor nam podawał taką ciekawą formułę, że taki, gipki, kij to byłoby taci, dzipci, ci. A więc taka miękkość wtórna. Ten język odzwierciedla specyfikę tych, którzy tam mieszkają. Część pracowała na morzu, ale duża część Kaszubów pracowała także powiedzmy na lądzie, uprawiając ziemię, palili fajkę, inaczej gospodarowali, inaczej się bawili, inaczej jedli i to wszystko zaklina w sobie dialekt kaszubski. Jest piękną sprawą dla narodu. Pokazuje, jak wielka różnorodność mowy ludzkiej jest w języku polskim. Tak nie było, z kim ja tam nie gadu, z padareściem. Z lodem. No i co, rozumieli was? Nie, lod mnie nisk nie rozumiał. Co to są Kaszuby, nie rozumiesz. On myślił, że jaki Patagon, czy jaki tam inny. Miotkę ziemię moją grodzicie. To jest polska strona w poniografii. Polska jest, nie ma, jest, nie ma, jest. Kiedyś wam wystawimy rachunek za ten wersal. Świat języka i kultury Kaszubów mogliśmy poznać także dzięki filmowi Kamerdyner, w którym po raz pierwszy w historii polskiej kinematografii część dialogów została napisana właśnie po kaszubsku. Do dziś znane są także przysłowia kaszubskie, bo gdyby Kaszuby nie były bogate, byłyby garbate, oraz legendy, na przykład o powstaniu Kaszub. Kiedy Bóg stwarzał świat, miał wiele worków, w których miał jeziora i rzeki, góry, doliny, bory i lasy.
Każdą częścią świata opiekował się też wyznaczony przez niego anioł. I Bóg przy pomocy tych aniołów wysypywał te kolejne wory i różnym częściom świata przydzielał różne części przyrody. Stworzenie świata dobiegało już końca, kiedy ostatni anioł, stojący trochę na uboczu, gdzieś w kąciku, podszedł do Pana Boga i powiedział: Panie Boże, a tu jest jeszcze jedna kraina, w niej zupełnie nic nie ma, to są Kaszuby, nic im nie dasz? Bo Bóg był tak zapracowany, że po prostu o Kaszubach zapomniał. Ale ponieważ ten anioł mu przypomniał, to Bóg natychmiast zajrzał do worków, czy coś tam może jeszcze zostało. I okazało się, że zostało wszystkiego, ile było trzeba. I bory, i lasy, i rzeki, i jeziora, i wzniesienia, i doliny. I wszystko to Bóg wysypał i dał Kaszubom. Uśmiechnął się wtedy, a kiedy uśmiechnął się Pan Bóg, to całe Kaszuby zajaśniały niezwykłym blaskiem. Czyli myśla o Kaszubach, tej i widza łeże, słońcowiskłe, byte, bliza, szmurowuny flundry, heć do góry śpirama i nagłylców w chalepach. Pozdrów ci z Kaszub. Jeszcze Pan Bóg dał jeden wielki dar Kaszubom, mianowicie, kiedy już je stworzył, nadleciał z północy potężny ptak. Już te ptaki nie istnieją. Ptak nazywał się gryf. I ten potężny gryf w swoim dziobie miał olbrzymi kawał bursztynu. Bursztynu, który świecił się w słońcu jak najprawdziwsze złoto. I kiedy nadleciał gryf nad Zatokę Gdańską, upuścił ten bursztyn, on wpadł głęboko do Bałtyku. I Pan Bóg wtedy powiedział: to jest skarb całych Kaszub. Należy do całych Kaszub. I kiedy nastanie wielka bieda, wielkiej, największej możliwej biedzie będą Kaszubi, wtedy ten bursztyn zostanie odnaleziony i uratuje całe Kaszuby. Jeszcze chciałam wam, dzieci i wnuki, przypomnieć, że należy szanować szczególnie wszystkie rybitwy, bo w nich, według naszych kaszubskich legend, żyją dusze rybaków, którzy zginęli, utopili się w morzu. Pamiętajmy też, że w kaszubskiej mitologii istnieje kaszubski Neptun, Gosk, i ten Gosk to jest potężny bóg. Jeśli jest spokojny i zadowolony, to i morze jest spokojne. Kiedy się przechadza wśród fal, to wtedy wieje lekki wiatr, który pomaga żeglarzom i rybakom, a kiedy wpadnie w gniew, no to oczywiście wywołuje sztorm. A dla panien mam dobrą wiadomość. Jeśli chcą szybko wyjść za mąż, powinny dużo chodzić po kretowiskach i jeszcze powtarzać: krece, krece, ja cebie depcę. Wtedy szybko pojawi się dobry mąż, czego wszystkim pannom życzę. Za co kocha pan Kaszuby? Za to, że są. To jest najważniejsza rzecz. Urodzić się w to miejsce i utożsamiać się z nim. To jest coś, co każdy powinien w swoim miejscu na ziemi odkryć. Czyli to miłość do rodzinnych stron. Dzisiaj dojechałem, dotarłem na Kaszuby i mogę powiedzieć, że jestem wyjechany. I co to znaczy właśnie na Kaszubach?
No, naturalna forma to, jak mówimy, jem wyjechony, jemam wyjechony, czyli to znaczy, że wyjechałem. Na Kaszubach się troszeczkę inaczej to się odbywa, ale robimy to samo, czyli wyjeżdżamy, ale mamy wyjechony. Kiedy odwiedzamy Zakopane i góry, to słuchamy górali mówiących, posługujących się gwarą. Mhm. Kiedy jesteśmy na Kaszubach, słyszymy Kaszubów mówiących, posługujących się językiem kaszubskim. Na czym ta różnica polega? Ja bym tak właściwie chciał przyrównać do tego, to jest pewnie słownictwo. Jeżeli pojedziemy w te góry i pobędziemy tam tydzień, drugi, to za chwileczkę, hej, godymy po góralsku, to nie takie trudne. Piknę, słoneczko świeci. Na Kaszubach będzie trudniej, bowiem potrzeba jeszcze słownictwa, żeby to było brzmiało. Różni się język w słowie, nie tylko w akcencie. Jest takie zdanie, które chciałbym dziś przytoczyć. Nie ma Kaszub bez Polonii, a bez Kaszub Polski. Co właściwie łączy język kaszubski z językiem polskim? Czy są jakieś podobieństwa poza tym, że Kaszubi to przecież Polacy? To w zależności od tego, jak się kto czuje. Kaszubi przez lata potrafili asymilować się z Polską. Jako taką tworzymy wspólną drogę już historyczną, ale też akcentujemy bardzo wyraźnie swoją odrębność, bowiem wyróżnia nas i język kaszubski, i zwyczaje kaszubskie, także jesteśmy troszeczkę inni niż reszta Polski. Gdzie istnieje półwysep pierści, gdzie Wisła wpływy w młerze, i gdy solowi plyndrę i śledzę, losoce i wygłerze, tyje nasza zemia, płechamy łejcie zna, błetoty są nasie, rodzi. Na czym Pana zdaniem polega wyjątkowość języka kaszubskiego, kiedy turyści docierają tutaj do Kaszub, zwracają uwagę przede wszystkim na tajemnicze ptaszki, które można zobaczyć na różnych nazwach miejscowości. Co poza tymi ptaszkami cechuje język kaszubski? To, co napisane, trzeba jeszcze umieć to odczytać. Jeśli ma się słowo kaszubskie napisane, które kojarzymy z językiem polskim, będzie łatwiej zrozumieć, ale jeśli nie będziemy mieli tego słowa pisanego i usłyszymy samo wyrażenie, może być trudno. Na przykład powiem to łekłe, im dwa łecia, im dwa łysie. To znaczy to, że mówię o oku i że mam dwa oczy. Kłeło, czyli rower. Zaglądając do słownika polsko-kaszubskiego, możemy zauważyć, że krowa to karwa? Tak. Lodówka to lodownica? Można by powiedzieć lodownica, chociaż właśnie te może słowa jak lodownica czy ta karwa, to są te słowka neologizmy, więc na tych akurat bym się nie skupiał. Ruchniunka to szafa? No, ruchniunka. I jakie jeszcze słowa wydają się być Polakom najciekawsze, najbardziej zabawne albo najbardziej intrygujące właśnie w języku kaszubskim? No różne są słówka. No jeżeli powiemy coś, co się nazywa wulgarnością w języku polskim, niekoniecznie musi brzmieć wulgarnie po kaszubsku. Jeżeli powiemy na przykład wyjebana za chujkama, znaczy to, że gwizdże pociąg za Sosnami. I nie musimy wcale tego wypipczeć. No nie trzeba. Jeżeli będąc na Kaszubach chcemy powiedzieć dzień dobry. Dobry na dzień, dobry na wieczór, dobry na noc albo dzień dobry. Dziękuję. Zanka baro, Bóg zapłac. Do widzenia. Do usdzieni, do uciecy. A jeżeli chcemy komuś wyznać miłość po kaszubsku, to? Jece kłechum. Kiedy idę do domu? Je idę do domu. A kiedy pozdrawiam kogoś z Kaszub? Pozdrówk. Gdyby Kaszuby nie były garbate, byłyby bogate. Jak to brzmi w języku kaszubskim?
Czyli Kaszuba nie były puklate, były bogate. Gdzie dzisiaj możemy właściwie usłyszeć język kaszubski? Poza tym, że tutaj w muzeum, czy w domach na co dzień jeszcze w ogóle mówi się w języku kaszubskim? Jego dom w Heczach po kaszubsku to jest mój język rodzinny i ten język dalej przekazuję swoim dzieciom. Język, ja zawsze tutaj mówię, jak pracujemy w muzeum, że język kaszubski można podsłuchać, a nie słuchać. Kaszubi między sobą mówią po kaszubsku, kiedy pojawia się obca osoba, czyli która nie rozumie kaszubskiego, przechodzimy na polski, bo ten język bardzo dobrze znamy i dlatego nie chcemy być tajemniczym. A czy kaszubskiego można się nauczyć? Na przykład w ciągu kilku miesięcy, w ciągu kilku lat, czy trzeba do tego połowy życia? Nie, tak aż źle nie jest. Czasami jak porównuję naukę języka angielskiego, załóżmy, to ktoś, kto się uczy języka angielskiego, to później jak już gdzieś tam chwyci trochę słownictwa, to jak leci piosenka, to próbuje jak najwięcej wysilić się, żeby zrozumieć tego tekstu. A jak czasami jest, powiemy coś po kaszubsku, mówi, ja tego nie rozumiem. Tu zależy od woli i chęci. Jeśli jest chęć, nastawienie na naukę języka kaszubskiego, można się tego nauczyć. I nie jest to wcale odmiennie jakoś inna metoda uczenia niż jak każdego innego języka. Ma pan jakąś ulubioną piosenkę, może jakiś ulubiony wiersz napisany właśnie po kaszubsku? Chociażby to Moje strony pipki. To jest bardzo melodyczna, bardzo piosenka, która oddaje wiersz, który oddaje również tego całego ducha kaszubskiego. Potrafi pan zacytować fragment? Moje strony są lepsze z wszystkich stron. Czyli, że tu jest najlepiej, na Kaszubach. Ja. A jak będzie na Kaszubach za kilkanaście, kilkadziesiąt lat? Czy to będzie taki już nowoczesny świat, świat, który gdzieś biegnie naprzód? Czy to będzie świat, w którym ciągle jeszcze ważne będą te wartości kaszubskie, choćby te, które pan poznawał w swoim rodzinnym domu? To jest o tyle ciekawe, że jesteśmy, powiedzmy, w takim okresie eksperymentu, bo kiedyś jak Kaszubi wychodzili z językiem kaszubskim z domu, to w szkole uczyły się dzieci języka polskiego. Wtedy wracały do domu i w domu znowu siąknęły tym językiem kaszubskim. Dzisiaj jesteśmy troszeczkę w takiej sytuacji, że czasami w domu już się nie mówi po kaszubsku i dzieci przynoszą ze szkoły język kaszubski, którego mogą się dzisiaj uczyć w szkołach. I dlatego troszeczkę ten język kaszubski to dzieci wnoszą z powrotem do szkoły. No i jak z tego, co one później, te dzieciaki później z tego zrobią, to zobaczymy. Myślę, że część z nich na pewno podejmie walkę o kaszubszczyznę, jako że zawsze gdzieś się znajdzie ktoś, kogo to bardziej pociągnie. I także jak to będzie wyglądało, mam nadzieję, że dostosujemy się do zmieniających rzeczywistości i język kaszubski będzie ewoluował w właściwą stronę, zachowując również jej wartości. Litwo, ojczyzno moja, właściwie każdy z nas zna przynajmniej ten początek inwokacji pana Tadeusza Adama Mickiewicza. U nas już teraz Wojciech Myszk i fragment inwokacji Adama Mickiewicza, oczywiście po kaszubsku. Litwo, tatczyzno moja, te jest jak to zdrowi. Kulice trzeba trzemać, nenleno sadowie, to, co stracił. Zys nożost twoja w całej zdobie, widza i łepi se ja, bo tęsknia po tobie. Sjan to panno, co jasny brunisz często chłewe, i westry świecisz brumie, te, co gard zumkłewi, nowogródzci zastów już z jego wiernym leda. Jak mnie dzeckłe, do zdrowiu, te je zwróca ceda. Ciej łet płaciący matci, płet twoja opieka, łefiorowuny martwą i opłedniu z płewieka, i zarojem mógł piechty do twych świątnic progu, idź zawrócony rzeci, płedzan kłewac błegu. Tak nas płewróc iś ceda na strona tatciunu, tim czasa niezże moja desia utysknionu, do tych uziemków lesnych, do łąków zelonych, wejś szerok nad młedrawim niem na rozcygnionych, do płelów malowunych zbłeża wszelcim wnetka, łez złoconych pszyńco, płez szybzionych żytka, gdzie je raps bursztinowi bukwita bielechnu, gdzie czerwioni ksa klewer, jak brudka calechnu, a wszystko jest rzesione niby sznura miedzo, zelono, nani tam sami cechi kreści sedzu. Tak tej locia waju wszedcich na Kaszubę, zazdziec, ledwie decnaju mezie, pojechać ten świat, nasz mały kaszubski i go achtnąc. Tylko ty jedna
wiesz ile trzeba, żebym wrósł w ziemię jak stare drzewa.